Czad i ogień, obudź czujność to hasło akcji organizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy w minioną sobotę zaprosili na festyn, podczas którego mówili o bezpieczeństwie. Akcję pod tytułem Czad, ogień, obudź czujność organizujemy po raz kolejny. Cieszymy się, że w dzisiejszej akcji udział biorą również inne firmy, przedstawiciele różnych firm, na przykład pan Kominiarz. W naszej akcji włączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który jest sponsorem czujek, które będą dzisiaj rozdawane podczas konkursów i nagród. Są z nami również ochotnicy z sąsiednich miejscowości, z Grocholic, z Dobrzelowa oraz tutaj z Bełchatowa oraz wiele różnych innych firm. Jest rejonowy sztab ratownictwa, są wodniacy, Solpark, którzy chętnie biorą udział w naszej akcji. Tak, ażeby jak najwięcej było ludzi, żebyśmy mogli podzielić się swoją wiedzą o bezpieczeństwie, ostrzegać o zagrożeniach, które występują przede wszystkim w naszych domach. Przed sezonem zimowym warto się dobrze przygotować. Jak podkreślają strażacy z bełchatowskiej komendy, czujka, czyli urządzenie, które reaguje sygnałem dźwiękowym na czad, powinna być w każdym domu, gdzie znajduje się ogrzewanie piecem lub kuchnią na opał, piecykiem gazowym czy kominkiem. Niestety ciągle dochodzi do wielu zdarzeń, wielu pożarów, sytuacji, w których wydziela się czad, gaz bardzo niebezpieczny, nazywany 3B, czyli bezbarwny, bezwonny, bezsmakowy. Nawet stężenie 1% tego gazu w atmosferze w krótkim okresie czasu może być przyczyną śmierci. Dlatego też zachęcamy do wyposażenia się w takie urządzenia jak czujki dymu i czadu w naszych domach, abyśmy byli bezpieczni. Przynajmniej raz do roku przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, gdzie wykonujemy właśnie my tutaj kominiarze, oraz czyszczenie, bo osad sadzy jest to, wynika z procesu niepełnego spalania wszystkich opałów, w szczególności tutaj opału stałego, i to czyszczenie jest bardzo istotne, ponieważ zapalona sadza to dochodzi do temperatury ponad 1000 stopni i stwarza bardzo duże zagrożenie pożarowe, o czym panowie strażacy dobrze wiedzą. Wiele jest niedociągnięć przez użytkowników, niespełnienia tych podstawowych czynności, czyli wentylowanie mieszkań jest wtedy, gdy odpowiednią ilość dopuścimy powietrza, wtedy nam przewody wentylacyjne tą ilość powietrza usuną z mieszkania, łącznie z tymi substancjami szkodliwymi. Natomiast i drożność tych przewodów, tak? W galerii przy kolejowej zorganizowano konkursy dla dzieci i dorosłych, w których nagrodami były przede wszystkim czujki tlenku węgla. Na parkingu natomiast można było obejrzeć pokaz akcji ratowniczej uwalnianie ofiary zakleszczonej w samochodzie. Za pomocą narzędzi, kiedy auto się podjęło, właśnie wykonywać drogę, są poszkodowane. Odpinamy akumulator, wyłączamy, zawsze jeżeli samochód jest na wodzie, to się to sobie wyłączy. Odpinamy akumulator, żeby podczas cięcia nie doszło do żadnego zwarcia.